Kolejny dzień, zaczynamy tu. Dzień dobry moi drodzy, witajcie kolejnego dnia, czwartek, czerwiec, chociaż za oknem październik. Dalej u nas bez zmian, wiem, że co vlog, teraz narzekam na pogodę, no ale kto by nie narzekał przy takiej pogodzie, także znaczy nie narzekam, tylko mówię jak u nas jest, cieszcie się swoim słońcem. My wracamy właśnie z zakupów, pojechaliśmy kupić coś na śniadanie, ja dzisiaj prędzej skończyłam pracę, bo co mam za jakieś takie włosy. Ja dzisiaj prędzej z pracy skończyłam, bo byłam u lekarza, wszystko jest w normie, znowu, także tyle dobrego, po prostu wychodzi na to, że do końca życia będę musiała... Patrz ile lawendy. Że do końca życia, patrzcie, będę musiała brać leki i bóle głowy przy tym, to jest normalka. Także tak to wygląda, ale najważniejsze, że już jest wszystko dobrze znowu. Pod kontrolą, może pod niedobrze. Nie, no właśnie, niedobrze, a pod kontrolą, dopóki, wiecie, dopóki jest pod kontrolą, to jest dobrze. I kupiłam wreszcie swoje pierwsze piwonie. Nie, pułkuj mnie, no, Kupiłam wreszcie pierwsze piwonie, zobaczcie jakie to są piękne kwiaty. Ci te kwiaty uschły zaraz. Jakby tego jest. Radek, czemu mi tak grzeżyczysz? Oko mi padyla prawie, że wkładł. Bym chciała, to bym ci włożyła. Tak, kupiłam pierwsze piwonie, to jest 105 funciaków, także spoko, 7 dni niby jest gwarantowane. Ja ci kupiłem ładniejsze. Kupiłeś mi ładniejsze? Piwonie? No nie? Kiedy mi doniczka. Dalej stoją, bo ja nie mam jak wkopać, cały czas leje. I jeszcze coś chciałam powiedzieć, ale mnie Radek rozproszył. Ja zaczynam drugi weekend, kochani. Także was zanudzę sama, bo mojego męża nie będzie. Będzie. Także, codziennie do 16 jest do twojej dyspozycji. Także zanudzę was strasznie, ale jest godzina 13 i dopiero jedziemy zjeść śniadanie, bo tak jak mówiłam z pracy, od razu jechaliśmy do szpitala, ze szpitala na małe zakupy, także teraz możemy jechać śniadanie zjeść. I nie wiem, co chciałam powiedzieć. Ogólnie to się po coś załączyło, żeby wam coś powiedzieć. Ogólnie to ja jestem zdegustowany. Why? Bo ktoś napisał, że jeszcze nie jesteś kierowcą tira, jesteś kierowcą szamboniarki. No nieładny był to komentarz. Bardzo nieładny. To takie, nie wiem, określenie mnie jako... Nie szambonurka, no bo jesteś szambonurkiem. No, nieważne co może, zdałem prawo jazdy. Mam kategorię C plus. Nic nie będzie słychać, wiesz, bo jest okno otwarte, bo jest bardzo cicho. Jeżdżę małym, jeżdżę dużym. O, jaki stary piesek! Ale jaki łaciaty, wow, jak krowa. On wygląda jak... Także niemiłe to było określenie, że jestem kierowcą szamboniarki. No wiesz, to była prawda, ale to było tak nieładnie napisane, to było coś tam. Miało coś być tam... zabawnie, ale nie wyszło. Nie, tak niemiły ten komentarz był, ale nieważne. Czyli jedziemy zrobić śniadanko. Nie, na pocztę musimy jechać. A, na pocztę. Na pocztę musimy jechać, widzicie, zapomniałam. Mam paczkę do wysłania. W ogóle mam tu dwie paczki do wysłania, jeszcze jednej znowu nie wysłałam, bo dopiero teraz sobie przypomniałam. Ale drugą teraz, bo naprawdę, powiem wam, że tak cały czas leje, że po prostu mi się nie chce iść w to zimno. Nie dość, że zimno leje, wieje, to mi się po prostu nie chciało. Także wykorzystam to, że Radosław jest i pojedziemy. I właśnie z takich też powodów cieszę się, że będę miała auto. Tak, 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 koniecznie, także... Że będę mogła sobie jeździć. Jak byśmy skorowali, to jest priorytet teraz, żeby kupić jakiegoś małego przemieszczacza. Takiego małego. Takiego małego, żeby się wszędzie zmieścił. Tak. Kupić ci taki rower z dachem. No, w ogóle wiecie co, byłam w szpitalu, wam coś takiego teraz powiem. Była w szpitalu taka pani, która nie może chodzić. Znaczy może, ona może chodzić, ale nie chodzi, bo jest otyła. Wiesz? I, bo powiedziała dlaczego. Znaczy tam nursy rozmawiały. I nie może właśnie chodzić z tego względu i przyjechała takim wózeczkiem. I przyjechała tym wózeczkiem, a obok niej szła siostra z muffinami, bo dzisiaj jest chyba Mubarak. Wiecie, Happy Mubarak i tam ludzie po prostu wystawiali jakieś muffiny, takie ciasta za darmo, bo oni ta kultura po prostu tak mam. Także ta pani, która nie może chodzić od otyłości, jechała w tym wózeczku, zakrytym takim, wiecie, z dachem, ze wszystkim, a obok szła niej, nie pielęgniarka, no dajmy na to, że pielęgniarka, bo jakaś pracownica, nie, pracownica szpitala to była. Pracownica szpitala z muffinami w ręku i je wkładała do tego i mówiła, no to dobra, no to co, to gdzie będziesz, proszę te muffiny, to dobra, daj mi te muffiny, tutaj ja od razu je zjem. I później woła ją lekarz do siebie, a ona mówi, nie mam się jak ruszyć, bo je ciastka. Widziałeś to? No to jak, to jakaś paranoja. Jezus. To jest właśnie to, że z otyłości robią niepełnosprawność. Nie powinno tak być. Są takie choroby, okej, okay, ale wiecie, to... Ale żarcie mafinek, jeżeli jest osoba otyła,
powinni być, nie wiem, kierowani na leczenie, cokolwiek, a nie uznawanie to jako niepełnosprawność i dawanie pieniędzy tym ludziom tylko dlatego, że są otyli. To jest tak niesprawiedliwe, to jest po prostu to tak jak wyrzucanie pieniędzy w to błoto. Teraz dosłownie, ja mówię, ja rozumiem. Każdy sobie, jeżeli ktoś jest otyły, jest, wiecie, ale jest cały czas mobilny i się rusza i w miarę jeszcze tam próbuje przynajmniej jakoś dba o siebie czy coś, to rozumiem. Ale jeżeli już są osoby, bo to jest w Anglii właśnie niestety bardzo, bardzo popularne. W Anglii po prostu ludzie się obżerają i oni są z niej programy telewizyjne i oni mówią, że oni są otyli, bo oni lubią jeść i nie będą chodzić, nie mogą pracować, bo dużo jedzą i nie chodzą do pracy. Halo. Ja jestem także osobą, za tym się nie zgadzam. Ja jestem osobą niepełnosprawną z powodu mojego artretyzmu, ale ja się nie poddaję. Ja pracuję, normalnie pracuję, mógłbym iść na, nie wiem, rentę, emeryturę, nie wiem, cokolwiek. Nie pracuję, biorę tabletki przeciwbólowe i funkcjonuję jakoś, a robienie niepełnosprawności z tego, że ktoś lubi jeść, no to jest przegięcie. To jest złe. Dobra, idę na tą podpisę. Idź na tą podpisę. A ja nie wzięłam swojej karty. O, no, znowu moje pieniądze będziesz wydawać. Przecież mówisz, że nie masz pieniędzy, to jakie pieniądze? A ogólnie to właśnie dzisiaj przychodzi gusto. No to co? A nie zrobię tobie obiadu, nie zdążę. Na pewno, chyba że przyjdzie prędzej, to jeszcze zjesz ten obiadek, nie w domku. No jest dopiero pierwsza. No jest dopiero pierwsza, także może jeszcze chyba dopiero śniadanie będziemy jedli, to nie będziesz chciał o czwartej. A może będziesz chciał o czwartej już jeść. Także przyjdzie gusto, jeszcze nie mogę doczekać. Dań zamówiłam jedno danie rybne. Ale muszę kiedyś zamówić jakieś mięsne, żebyś ty miał. O, już nawet zapomniałam, ale na pewno będzie pyszne. Zapomniałam, co zamówiłam, ale pamiętam, że się ekscytowałam. Nie jakieś kary zamówiłaś. Tak, kalafiorowe kary. Wyobraźcie sobie, że jeszcze nie pada. Już i jeszcze. Także na szybko wyszliśmy z psami, póki jest szansa, bo tak ogólnie to powiem wam, że ciężko. One nie lubią wychodzić, jak jest deszcz, a naprawdę pada cały czas, także jak widać przerwa na razie w padaniu. Tak, i Ola tylko czarny i dwudrzwiowy. Aha, Radek szuka mi auta. Peugeot czarny i dwudrzwiowy. Peugeot? Nigdy nie mieliśmy Peugeota. Nie mieliśmy nigdy. Czy to są dobre auta? Nie sądzę. No wiecie, dobre auta. Ja powiedziałam, że chcę auto... Francuski dobry to jest ser. Powiedziałam, że chcę tanie auto, także za wielkiego wyboru nie ma. Już mi chce zwiększyć budżet, ale ja się nie zgadzam. I tylko powiedziałam, że jeśli chodzi o auto, to żeby mnie Radosław nie angażował, tylko po prostu kupił i tyle. Bo ja za bardzo będę wybrzydzała. Także taką mamy umowę. Chwaliłam, że nie pada i już zaczęło. 10 minut później już pada, ale dojdziemy. Wariatuncio mały. Wiecie, jak ono szarpie? Ono bardziej szarpie niż Borysław. Zobaczcie, jak pomiata tym swoim panem. Takie śniadanko będzie pychaśne, z wielkim kawałem bagiety. Tak wam, moi drodzy, powiem, że tak bardzo się cieszyłam na to gusto. Ja tak sobie siedzę, dzisiaj kolejny dzień w domu, znowu nie przyszło. Wczoraj w ogóle miało gusto przyjść, nie przyszło. Dzisiaj do nich pisze, że co jest grane. A pani do mnie z gusto mówi, że Jodel twierdzi, że paczka została dostarczona wczoraj o 9.34, co jest w ogóle totalnym kłamstwem, bo Radosław był w domu. Nic takiego się nie działo. Poza tym, wiecie, mamy ten dzwonek z kamerą, czyli jeżeli ktoś dzwoni do domu, no to dzwoni też do Radka. Radek by widział też przegapiony telefon z dzwonka, jeżeli by nawet spał, wiecie o co. Poza tym psy zawsze alarmują, jeżeli ktoś przychodzi. Także kompletna bzdura. Oddali mi pieniądze i taka kiszka. No to sobie tak siedzę i myślę, no to jeżeli nie mam gusto w tym tygodniu, to może wrócę na Slimming World. No to dzwonię, piszę do mojej Alison. Alison właśnie skończyła, znaczy zamknęła już tą grupę, co tutaj koło mnie jest. Później piszę do Jenny, do jakiejś nowej konsultantki, ta Jenny nie odpisuje. Zawsze na Slimming World, jak idziecie się zapisać, musicie pół godziny sobie posiedzieć przed, bo wiecie, oni tam wszystko tłumaczą, bla, 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 bla. Ale że ja już to kiedyś robiłam, to po prostu chciałam się dowiedzieć, czy mogę iść, zapłacić, po prostu ruszyć z kopyta, no to mi nie odpisuje. To myślę sobie, za 12 minut zaczyna się grupa, to sobie myślę, pieprzcie się, poradzę sobie sama, przynajmniej na chwilę. Na razie, wiecie, zawsze... Boże, te psy mi dzisiaj normalnie tutaj szaleją w domu. Chciałabym iść znowu na spacer, no ale znowu leje. Nawet tutaj nie chcę do ogrodu wyjść, także to jest takie bardzo błędne koło z tymi psami i z tą pogodą. No niestety, no tak, no, tak, tak, tak to jest, nie inaczej, także nic nie wymyślę. W każdym razie, podsumowując, nie mam ani gusto, ani Slimming World. Chyba że jeszcze ta Jenny mi odpisze, no to jeszcze mówię, mam 12 minut, a ten klub u Grubasa to jest tutaj zaraz koło mnie, ale nie chce mi się iść, właśnie mówię, czekać, marnować czasu, zwłaszcza w deszczu. Także nie wiem, co zrobić. Tak sobie pomarudzę.
Baby to jednak mocno niezdecydowane istoty. Tak więc jak widzicie, ubrałam się i lecę. I może się okaże na miejscu, co mi pani powie. A tym bardziej, że jak widzicie, nie pada. Troszeczkę kropi i pewnie mnie złapie deszcz, ale tam wreszcie są jakieś prześwity. Także może skończy się po prawie 2 tygodniach niełaski ten okrutny deszcz. Oby tak było. Oby tak było. Właśnie wybieram się do pracy na zielono, tak? Tak właśnie wygląda mój garnitur. Jadę do pracy, dostałem już rotę. Mamy taki dziwny system na WhatsAppie. Cała rota jest widoczna, kto co robi. Także mam dzisiaj do zrobienia 3 rzeczy. Próżnić zbiornik Litchfield, niedaleko Litchfield. Potem jadę do Telford, opróżnić kolejny zbiornik. A potem mam taką pracę na koniec nocy w oczyszczalni, po prostu też zbiornik jakiś tam przepompować. Robota łatwa, lekka i przyjemna. Ale dostałem też informację na tego WhatsAppa, znaczy nie ja, ale ogólnie, że moja ciężarówka do 22 powinna znaleźć się w serwisie na ustawienie hamulców. Nie wiem dlaczego, co i jak, ale dowiem się wszystkiego na miejscu. Tak czy tak jadę do pracy. Nie wiem jak to mam zrobić, kiedy, co i jak, wszystkiego się dowiem na miejscu. Ale jadę. Jeżeli powiedzą mi, że ciężarówka będzie stała całą noc, no to po prostu pojadę do domu. Tak, tak się skończy dzisiaj moja nocka. No i tyle. Ogólnie praca nie jest zła. Wiadomo, babranie się w brudach to niestety nic fajnego, no ale ktoś to musi robić i jeżeli za to płacą dobre pieniądze, dlaczego nie? Wyobraźcie sobie, przyjeżdżam do pracy, nie mogę znaleźć kluczyków do ciężarówki. Kluczyków nie ma, ciężarówka nie ma węży. Węży, znaczy rur takich do spuszczania wody. Nie wiemy, gdzie są kluczyki, nie wiemy, kto był kierowcą. Zgubił mi taki kapsel, który się zatyka rurę, żeby coś tam nie pociekło. Także nie wiem, siedzę i czekam teraz, a zorganizują klucze, także mam do zrobienia, miałem do zrobienia 3 jakieś roboty, a już spadło do 2. Może się okaże, że w ogóle nie będę miał nic co robić dzisiaj, także jest super. Załatwione, kochani, ale wiecie co zrobiłam? Wykupiłam sobie membership na 12 tygodni, bo wiem, że wtedy będę zmuszona chodzić, bo ja taka jestem. Wychodzi to sporo taniej. I tak, jestem i się cieszę. Widzę, że jest nowa książka, także przejrzymy ją razem w domu. I myślałam, że chcę schudnąć 7 kilo, a się okazało, że prawie 10. Ale taki szok chyba był mi potrzebny. No i tak powiem wam, 10 kilo od zakończenia diety 3 lata temu, 2 nieudane próby in vitro, naładowana hormonami, nie jest moim zdaniem wcale źle, także spoko. Jestem zadowolona. Znaczy, to nie jest całe 10 kg, przytyłam 8 czy więcej, także dobra, nie jest źle. Na 3 lata pocieszcie mi, powiedzcie, że to nie jest wcale źle. Tym bardziej mówię, wiem, że gdyby nie po prostu moje zabiegi, to byłoby zupełnie inaczej, ale jest jak jest, głowa do góry, wcale nie czuję się, wiecie, jakoś zdołowana tą sytuacją, absolutnie. Cieszę się, że zaczynam działać i cieszę się, że przejaśnia się niebo, także to jest fajne. Wracam do domku. Od razu się loguję na aplikację i będę sprawdzała, co tam jest. Będę sprawdzała zwłaszcza swoje rzeczy, które wiecie, tak ostatnio jem i tak naprawdę nie znam wartości, jeżeli chodzi o tą dietę. Także tyle. W ogóle dałam swoją kartę starą, a pan mi mówi, ale ty jesteś cały czas, ty jesteś target member. Czyli ty do nas cały czas należysz, nie musisz się odświeżać, nic nie musisz robić. Ja mówię, muszę, chcę zacząć od początku, także... Także spoko. Trzymajcie, kochani, za mnie kciuki. I powiem wam, że to gusto. To, że nie przyjechało, pomogło mi w podjęciu decyzji. Także spoko. Mam nadzieję, że niedługo razem będziemy widzieć, jak gubię znowu te swoje pieprzone kilogramy. Dostałem kluczyki po 2 godzinach robienia nic. Przyjechał gościu z agencji i przepraszał bardzo, po prostu wziął ze sobą. Także jadę na swoją pierwszą robotę, bo niestety musiałem właśnie tutaj zjechać do oczyszczalni, zrzucić towar, bo zostawił mnie też z towarem. Także jedziemy na pierwszą robotę. Robota ta dość prosta. Jedziemy wytankować nadmiar wody, która w studzience utknęła. Także to zrzucimy i jedziemy na farmę. Na taką farmę, gdzie też mam do zrzucenia wodę, więc cała praca polega na tym, że będę jeździł i
Zresztą cały czas moja praca na tym polega, że jadę i wypompowuję, i pompuję, i wypompowuję, i pompuję. Także jedziemy! No, mam ciężarówkę, to jest DAF 440 bodajże. Cysterna, ileś tam tysięcy litrów, nie wiem ile nawet. Bardzo źle się prowadzi z jednego względu, że ma podwójne osie skrętne przednie. Także jeżeli ktoś wie, o co chodzi, i mamy też kierowców, którzy oglądają, pozdrawiam. Najgorsze auto, jakim w życiu jeździłem, ale no trudno. Trzeba robić to, co trzeba robić. Także jedziemy! No kochani, tak wygląda cała tutaj książeczka. Znaczy taka cała, taki cały skoroszyt, że tak powiem. Tutaj mamy do tego chyba trzy albo cztery książeczki. Being Love with Food Optimizing. Tutaj są po prostu podane wartości, mniej więcej opisane zasady. Podane jest, co trzeba jeść, jako na przykład Healthy Bee Choice, czyli przeważnie to są chlebki, zboża i takie inne rzeczy. No i też podane jest, co trzeba jeść codziennie z nabiału. Nabiał lub może odpowiedników roślinnych, także to jest coś takiego. Też jest tutaj przeważnie takich, wiecie, dla starszych osób lub osób, które nie korzystają z telefonu. Na przykład takie właśnie, jak widzicie, napisane wartości różnych tam dań. Na przykład widzicie Cadbury Thrill, najbardziej popularne, 43 gramów tego batonika ma 11,5 syna, kiedy wiecie, całe wasze zapotrzebowanie na syna dziennie jest 15, także widzicie, to sporo leci. Także to jest fajne. Ta książeczka, widzę, zmieniła okładkę. Bardzo ładnie wygląda, tak bardziej nowocześnie. Co tutaj później mamy? Be delighted with your 6 weeks. Aha, to przed chwilą chyba mówiłam, nie? Taki widzicie kalendarz na swoje pierwsze 6 tygodni, że wpisujecie, ile schudliście, co wam sprawiało problemy, co wam nie sprawiało problemów, także coś takiego. Później, co tutaj jeszcze mamy? Be together as your group. Ta organizacja bardzo poleca zostawanie na tak właśnie zwanych grupach, gdzie ludzie wymieniają się swoimi doświadczeniami, opowiadają, co jedli, wiecie, to daje takie różne fajne pomysły innym. Także spoko to jest. Ja czasami zostaję na grupach, czasami nie, zależy jaka jest grupa. Ta grupa tutaj jest taka sobie, także wiecie, średnio. Tutaj też właśnie do wypisywania, na przykład widzicie, co jedliście w ciągu dnia, śniadanie, obiad, jakie były wasze healthy extras, ile synów żeście razem zrobili, także to jest fajne, tutaj chyba dają to na tydzień przeważnie. Takie tygodniowe podsumowanie dla siebie samych. No jeszcze, żeby tylko porównać kartę moją starą. Karta stara wyglądała tak. Taka też starodawna mi się wydaje. I tu jest taka fajna, matowa. Bardzo mi się ta karta podała. Także, kochani, zaczynamy od początku. I tak jak Wam mówiłam, cieszę się naprawdę, znowu się powtarzam, ale jakoś taka czuję się podekscytowana, mam nadzieję, że mi to nie przejdzie. Mam nadzieję naprawdę, że mi to nie przejdzie. Widzicie, żebym wróciła do tej wagi sprzed zabiegów, bo jednak tak. Wiecie, to, że miałam to nie jest jakaś wymówka, ale hormony, no niestety dużo ciężej się zrzuca niż obżarstwo na przykład. No to jest naprawdę dużo, dużo ciężej i ja zdaję sobie z tego sprawę, ale nie biczuję siebie za to, bo wiecie, coś za coś po prostu, coś za coś. Także, znaczy u mnie w tym wypadku coś za nic, ale może się okaże, że coś za coś. Tak. Jedno tam pod kocem, drugie tu pod kocem. No już trzeba spać. Spać już. No, do siebie trzeba iść, tak? Czemu mardasz ogonem, Lunka? No chodź już spać. Chodź spać. No, trzeba iść do siebie. Idziemy spać już. Już późno. Już pierwsza w nocy jest. Idziemy spać. Raz, dwa. Dobry wieczór. Właśnie stoję na awarii w Stafford. No i będę miał tutaj robotę całą noc, bo muszę opróżnić taką studzienkę. Może robota nie jest zbyt ciekawa. Po prostu muszę przejechać tam i opróżnić i wrócić. I tak mam całą noc, więc... Pomyślałem sobie, że jeżeli tu mam siedzieć całą noc, no to coś bym zjadł, bo jestem głodny jak pies. Kupiłem sobie dzisiaj małą kanapkę, ale już dawno ją zjadłem, a jestem głodny. I postanowiłem, że skorzystam z aplikacji Just Eat i zamówię sobie kebaba. Haha! Także wpierdzielam tutaj kebaba. Wpierdzielam kebaba i biorę się do roboty. Mam teraz pół godziny pauzę, więc należy mi się. Jola już poszła spać, więc... Ja też Wam życzę dobrej nocy. Pa, pa.